Witajcie po stronie Prosołta, to jest kolejny odcinek z konferencji z Second Wildlands. Jak sobie pamiętacie, robiliśmy sobie popuczniaki i inne pierdoły. Fabułą się chyba nie zajmowaliśmy. Ale tutaj sobie teraz przyszedłem do tego rozpylacza. Spróbujemy to zrobić. Za bardzo nie udało. Good job. Spray with pesticide. It'll destroy their trees before long. Nice. Udało się. Mam wszystkie rozpylacze zrobione w Los Kamikazes. O to chodziło. O tak. To wyzwanie elektro, które chciałem zrobić, ale w ogóle nie chciało mi wystartować. Nawet nie wiadomo czemu. No ale tak było, no co mam powiedzieć. To chyba będzie ostatni stromy podjazd. Niestety muszę wziąć Master Tracka. Na pewno szybciej wjadę niż wyścigowym. Może tak nie poharatam to. Szybciutko. Dobra, teraz mam pomysł, żeby zrobić sobie ten drift. To, że będzie nasz przedostatni i rzeczywiście to już był ostatni stronę podjazd elektro. Tak więc idziemy do obozu Ediego. Mam nadzieję, że będzie to mi jakieś wyścigowe auto, żeby zrobić drifta normalnego. Powiem wam, że ja mogę nawet jakąś głupią furgonetką zrobić drifta, więc... Ale jest tylko Monster Truck. Dobra, już stój. Stop right there! Sorry about this, brother, but I gotta have the car. Out. Nie pytajcie. Nie pytajcie, czemu nie pojechałem zwykłą drogą. No to jest żart teraz, nie? No fajnie. Fajnie. Czekam, aż Unida do przejedzie. Z jakiej racji ty się kurwa zatrzymałeś? No z jakiej? No. Pierdalaj. Będę driftować na dupie. No nagle nic nie jedzie. Out of the car, now. Don't make this harder than it has to be. Not
tak, tak, wpierdol się w kamienie od razu. Eddie's party's on its way. Go see what you can find there. Don't drink and drive. Długo wyczekiwana impreza. Chwila, ale to już będzie przedostatnia misja. Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Wiecie co? Nie, nie chcę ryzykować. Ja chcę wypełnić wszystko, co tutaj jest. Na przykład tą amfetarówkę. Nikt się nie będzie szpierdalał, zanim ja nie wezmę tej amfetarówki. Chyba. Że moi pilnują nawet. I'll show you why it's called speed. No Boże, to jest na czas. No, na spokojnie, bo to przecież nie ma się co śpieszyć, nie? Kurde, tu jest skocznia. A nie, no nie mogę. Petarówka, halo. No tak, spierdalajcie jeszcze we mnie sami. Przyspieszę trochę. Chyba. Dobra, nitro. Udało się. Bowman, we have a visual on the client. Nice. We'll track him and drop on him the first chance we get. No, mam umiejętność niszczenie pojazdów. Spoko. Przyda się. To bardzo. Drift ostatni jest tutaj niedaleko. Teraz też możemy się w sumie wrócić tutaj. Teraz skocznia.
Nie, ten tu też możemy pojechać. Jezu, no to wszyscy nie zauważyli. Co jest ze mną nie tak? No i chuj. Trzeciego na to wszyscy już podkręciłem. Naprawdę nie wróży dobrze. No Jezu, czemu mi tak dziwnie kamera skręciła? Dobra. By ten kutas we mnie nie przypierdolił, byłoby lepiej. No już chuj. Baza w San Mateo. Tam jest umiejętności, fajnie. Super, kurwa. Gdzie jest ostatni ten? To sobie nie wyskocznia. Niedaleko w sumie. Ale to już sobie chodzę, jedziemy tym. Mam nadzieję, że pojedziemy. Zaprowadzić normalną drogą. Dobra. Co mam? Skręt kamery. Żyje, chociaż. Fucking hell! Nie, nie ma tu żyści. Boże.
Nie wierzę w to. Ci motorzyści to mają przejebane w tej grze, no nie powiem, że nie. Boże. Co to było? Nie. Umykaj kręgle. No jeszcze czekam. Nie, jak tam spadaliśmy przy tym, przy tej wyskoczni, to ja na to myślałem, że mi się samochód już pali, nie? Się dziwimy, ja mam jeszcze kontrolę nad tym autem. Czy oni mnie gonią? No tak jak... Pincie kapłany. Dobra. No nie zesrajcie się. We need to find those animals before Sin Alma do. Teraz mi się przypomniał, czemu ja zjebałem tą misję. Te zjebane barierki. O, tutaj po prawo się zablokowałem. No, żeby nie było teraz podobnie. Jezu, dało radę. No tak, jak przyjebałem, to się nie... Nic nie stało, a jak odjechałem, to nagle zniknęło. Magia. No. No to jest żart jakiś. Dobra. No, polażuj sobie, tak. To jest najważniejsze, nie? Żadnego typa z Unitadu, ale został zarobowany, nie? Patrol, nie? Tak, pewnie. Jeszcze czego? Dobra, została nam ostatnia misja. Wszystkie elektrowyzwania zostały zrobione. Jeszcze właśnie tylko te punkty umiejętności zjebane, które będą w bazach zapewne.
Dobra, tepniemy się tutaj. A nie, bo jestem ścigany przez Unida, który nawet mnie pewnie nie widział. Muszę się cofnąć i wam jeszcze raz pierdolnąć. Co się zrobić? Nie, kurwa, szmaty. A ja nie. Się zablokuje, pierdolną barierkę. Czy chuj wie nawet co to jest? No wiecie co, ja mam dosyć. Ja mam dosyć tego Monster Trucka. Tym się nie da jeździć. Na! Sierota zamazana. To mi skręcać nie chce nawet! Boże! Okay, just take the M. W dupie to mam. Pierdolę. No. Helikopter. Spotted one with some machine guns. Sniper up in the tower. We got help from Santa Blanca. Nice. Okay, mercenario. We got a squad moving there now. Użyłem tu moździerza, ale no... Zaginione auto. Podkreślam auto. Transmitting intel on enemy position. No idą. Copy that. Narcos will be right there. Nie mogę ich podejść w sumie. Tych, tych. Snipera nie ma. Aha, okej.
I got eyes on a weapons case. I can use this. AK-47. Jezu, i to jest w końcu jakaś normalna broń, którą mogę sam kurwa modyfikować. Niemożliwe normalnie. Granatnik, tak. Długa lufa. I tłumik. Zajebiście. Teraz tylko ogarnąć malowanie. Nie będzie takie. Nie chcę akacza. Zajebiście. Bez kolby w ogóle nie jest, nie? Usunąłem chyba. Kurde, no tu jest łazik, a ja muszę wziąć inny pojazd. Ale nonsens. Great. We can use this. O, czyżby mi kazali iść do innej tej? Bo tak mnie tu wzięło. Nie zdziwiłbym się, jakby tak rzeczywiście było. Map to find the lost car. Ej, to jest to więzienie w San Mateo. San Mateo było? Jakoś tutaj to będzie, no. Tam, nie? Tak, bo to się patrzy na taki kanion. Tak? Dobra, polećmy tam. Chwila, nie, to jest ten kanion. Jak się patrzy. Tak, tam. Jeszcze raz sprawdźmy. Mhm. Dobra, to lecimy tam. Tutaj, gdzieś, coś, to.
może jeszcze wyżej. Okay, just tag the car the cartel wants. Great. We'll track it, see who the owner is. Surprise them. No, że przeszedłem tak podstawkę na 115%, to ogarniam mniej więcej, jaka lokacja gdzie jest, nie? Ogarniemy sobie ogólnie ten, to ten i ten punkt umiejętności i będziemy kończyć. I w następnym odcinku już bierzemy się za fabułę normalnie. Bo tutaj jeszcze będziemy mieli jakiegoś takiego VIP-a, od którego będziemy mogli wyciągnąć informacje, ale widzę, że tutaj trzeba będzie zapełnić cały wskaźnik fanów. Moi rebelianci. There's a cartel commendation here. This is a commendation. Looks like it came from a box of cereal or the air. Nie narzekaj na jakieś płatki. Mamy dwa medale premiowe i tutaj El Invisible. Dobra, jeszcze to. Tu już będzie pewnie trochę trudniej, bo tam jest jakaś baza. Ale to się wyśle tych rebeliantów. Nie, to jest moja baza. Dobra. Nie wszystkie bazy są kontrolowane przez wroga. Całe szczęście. W ogóle w tym dodatku jeszcze nie miałem żadnego bugu, żebym helikopterem, nie wiem, wyleciał do góry wysiadając, nie? Może to naprawili. Chociaż nie jestem pewny. Były aż 3 punkty, ale i tak nic nie mogę wziąć. Nie mam leków w ogóle, żeby mieć na przykład osłonę pojazdu, bo by się przydała też. Tu też leki. Zjadł przez lornetkę, której nie używam, też leki. Znaczenie obszaru też leki, no Jezu. Też leki. No i tutaj jedzenie, tylko że więcej jedzenia. I jeden punkt umiejętności za mało. Szukamy leków. O, ktoś za mną jest. Będzie
paliwo pewnie jakieś. Nie, transmisja, super. Dobra, dając w następnym odcinku będziemy się brać za długo wyczekiwaną imprezę i możliwe, że już będziemy kończyć tego Ediego Escovala. Chociaż jeszcze nam zostanie, tutaj widzę, dwie skrzynki z bronią nam się odblokują, jeden punkt umiejętności i jeden medal premiowy, więc no, to się zobaczy. Czy jeszcze sobie tego nie zrobimy przy okazji? Tak będzie głupio to zostawiać, ale nie wiem właśnie ile nam zajmą misje, więc no. To jest, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że ci nam się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia z Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Narco Road DLC.